Czytelnicze podsumowanie. czego? No tak, lipca w sumie. Teraz jest sierpień, miałoby to sens. Um, czytelnicze podsumowanie lipca 2024. Dobry miesiąc. Zarówno jeżeli chodzi o to, ile przeczytałem, jak i o to, jaki był poziom tego, co przeczytałem. Um, nie było idealnie, ale to chyba nawet zdrowe dla, dla tego filmu, żeby było bardziej niejednorodnie. Także co, przejdźmy sobie do książek zaczniemy sobie nie od powieści nie od zbioru opowiadań tylko od jednego opowiadania e, opowiadania ze świata Mechanu Roberta Wegnera czyli jeszcze może załopotać. jeżeli dobrze rozumiem to to jest ostatnie co wyszło e, do tej pory z Mechanu bo piąty tom ostatni jak na razie e, to była końcówka 2018 e, natomiast to opowiadanie pojawiło się gdzieś w wakacje 2000 19. E, to nie jest opowiadanie, które jest dołączone do żadnego zbioru. Możecie to kupić albo na stronie PowerGrafu, albo na e, stronie Empiku w postaci e-booka za jakieś, nie wiem, 8 zł chyba. Opowiadanie ma jakieś 80 stron. E, no chyba, że macie abonament na no, Legimi, wtedy to jest dołączone e, no, do abonamentu po prostu. Możecie za darmo to przeczytać. E, świetne opowiadanie. Może to nie jest moje ulubione opowiadanie, ze świata Mekhan, natomiast myślę, że pierwsza trójka spokojnie. To jest tak naprawdę duży prequel um, do, do, do całej serii. Może nie jakoś bardzo bezpośrednio powiązany z fabułą um, książek. E, to jest opis bitwy o Mechan, bitwy o stolicę. Um, albowiem e, Javener, czyli ten pan, którego mogliśmy poznać w tomie numer 3, czyli Nibie ze Stali, no, przybył um, do stolicy i ma zamiar ją zdobyć. Spotkamy tutaj część postaci, które możemy kojarzyć z głównej serii. Spotkamy cesarza, spotkamy laskolnika. I przede wszystkim to jest opowiadanie, które jest dla mnie bardzo zbliżone do tomu trzeciego, czyli mojego ulubionego. Ono ma bardzo podobne zalety, uważam. I jest świetnie napisane, być może to jest w ogóle jeden z najlepiej napisanych fragmentów Roberta Wegnera, jakie czytałem. I jest bardzo angażujące i to jest ten tekst, którym Wagner ponownie fantastycznie operuje patosem. To jest dla mnie bardzo charakterystyczna rzecz, jeżeli chodzi o Wegnera. Mało który autor tak dobrze potrafi się tym posługiwać. A tutaj e, te wartości typu honor, poświęcenie, oddanie większej sprawie, odwaga. Wegner potrafi to eksponować i to nie wpada w kicz e, i to jest fantastyczne. Świetne opisy bitew i to jest w ogóle ciekawe, bo pamiętam, że opowiadanie które dostało Zaidla, czyli E, wszyscy jesteśmy hańczykami to też było opowiadanie o bitwie e, i pamiętam, że ono było jednym z y, tych opowiadań, które mi się niespecjalnie spodobały w tomie pierwszym, ale od tamtej pory w zasadzie wszystko, co pisze Wegner i co ociera się o historie militarne, bardzo mi się podoba no jest super uważam, uważam, że to jest świetna historia, nie wiem, czy jest jakaś bardzo potrzebna e, w kontekście no, odbioru dalszych tomów, no bo dalszych tomów na razie nie ma, um, Natomiast myślę, że, że jeżeli ktoś tęskni za Mechanem, a myślę, że dużo czytelników tęskni za Mechanem, to się nie zawiedziecie. I, I naprawdę warto w ogóle jakoś tak, wiecie, Wegner pisze te opowieści z Mechańskiego Pogranicza. Znaczy, <gryw> ostatnio nie pisze, ale szczerze mówiąc, ja bym od y, pana Roberta przeczytał jakiś zbiór opowiadań, tak po prostu jakichś, nie wiem, najważniejszych wydarzeń w historii Mechanu, czy po prostu losowych historii, które się w tym świecie dzieją. E, Wegner dobrze pisze opowiadania. Jak ja nie jestem ogólnie fanem tej formy, to opowiadania Roberta Wignera zawsze mi się czyta bardzo przyjemnie. Um, super, super powrót do Mekhanu. No i zdarzyło mi się również przeczytać drugie solowe, czy mogę tak powiedzieć? Chyba mogę. E, drugie solowe opowiadanie mekhańskie, takie, które po prostu nie jest dołączone do żadnego zbioru. Jest to opowiadanie, każdy dostanie swoją kozę. E, w konsekwencji skończyłem już wszystkie mekhańskie teksty. Które wyszły kiedykolwiek, więc prawdopodobnie na początku sierpnia, myślę, że gdzieś tak, 8 sierpnia, 10 pojawił się film o całej serii, w sensie o całej serii na dzień dzisiejszy. Bo jednak liczę na to, że kolejne tomy się pojawią. Specyfika tego opowiadania jest taka, że jego się nie da kupić, to znaczy ono kiedyś było dostępne na stronie PowerGrafu. Ono w ogóle pojawiło się z tego, co wiem. Na samym początku 2009, nie wiem, czy to nie był taki w ogóle wstęp do, do serii w sensie inaczej, taka próbka możliwości autora. Mm, e, więc musiałem posiłkować się Wayback Machine e, dzięki jednemu z widzów na Discordzie. Jakby nie zakładam, żebym ukradł cokolwiek. E, natomiast jeżeli faktycznie istnieje możliwość e, po prostu za ten tekst, e, albo no nie, wiem, cokolwiek w tym stylu, i wy o tym wiecie. No to jakby bardzo chętnie taką opłatę uiszczę. Natomiast co do samego, um, co do samego tekstu I jest to opowiadanie, które w przeciwieństwie do jeszcze może załopotać e, przedstawia nam losy postaci, które znamy. To znaczy, no, kiedy ono wychodziło, to jeszcze ich nie znaliśmy, bo ono się pojawiło przed pierwszym tomem um, opowiadań z tego co wiem. Natomiast tutaj śledzimy szóstki, śledzimy Kenefa i jego ludzi. I trochę czuć, że to jest raczej ta wczesna era Wegnera, jeżeli chodzi o pisanie, to jest ciągle niezłe opowiadanie. Natomiast problem jest taki, że po prostu po przeczytaniu w zasadzie wszystkiego innego, co napisał Robert Wegner z Mechanu, no mam to poczucie, że jego po prostu stać na więcej. To jest historia, w której szóstki czy ten oddział Kenefa trafiają do pewnej mieściny, wioski, gdzie odbywa się święto. I zaczynają dziać się dziwne rzeczy, mówiąc wprost, bydło. Znaczy bydło. Zwierzęta, kozy, owce e, zaczynają spadać z nieba. I to jest całkiem urocze opowiadanie, takie dość lekkie, urocze ze względu na postać mojej dziewczynki, która jest przekochana i nie wiem, co ja mam z tymi postaciami dziecięcymi w książkach ostatnio. Może po prostu się no życie. Um, jest lekkie, jest trochę, to jest moje pierwsze skojarzenie, to jest trochę taki odcinek egzorcysty, w sensie tego serialu Walaszka. E, w sensie, jeżeli chodzi o koncept... Tego, co się dzieje, nie jeżeli chodzi o humor, tylko że w Mechanie. E, jest to zabawne, jest to lekkie, bardzo jest to urocze, ciągle czyta się to dobrze. Mm. Natomiast no to nie jest jakaś moja topka mechańskich opowiadań. jest w porządku, jeżeli tęsknicie za mekhanem można przeczytać, jeżeli lubicie szóstki, również, e, czy to opowiadanie działa dobrze jako taka wizytówka serii? Taka próbka tego, co Wegner jest w stanie zrobić? Myślę, że tak. Myślę, że go, jak mówię, dużą siłą jest ta lekkość, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle jedno z lżejszych opowiadań, może w ogóle najlżejsze, takie najbardziej, wiecie, niemroczne, nieinwazyjne, po prostu przystępne. Um, I spoko, jakby mi się to podobało, też swoją drogą trochę nie wiem czemu, znaczy może są takie plany, ale jakbym był na miejscu Roberta Wegnera i... Mm, no może trochę za daleko idę. I wiecie, mając świadomość tego, że jednak przerwa... Um, w wydawaniu tych powieści była dość duża i ja nie wiem czy na jego miejscu bym nie napisał jeszcze parę opowiadań i nie zebrał tego między innymi plus jeszcze może zaopotać napisał kilka innych i po prostu wydał tego wydał tak jakiś zbiorek opowieści z Mechanu, czy historie mechańskie. Myślę, że by to ludzie kupili, ja bym to kupił szczerze mówiąc. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że Wegner po prostu jest dobry w pisaniu opowiadań. Że on ma ten dar, czy ten dar, ma tę umiejętność do faktycznie takiego konkretnego Zamykania tych opowiadań albo pisania ich w taki sposób, że one mimo swojej niewielkiej objętości zostają w głowie. I to jest coś bardzo pożądanego. Ja myślę, że w głowie głównie zostanie mi yy, ta urocza dziewczynka z tego opowiadania. Yy, było bardzo urocze i przyjemnie. Nie jest to tak dobre opowiadanie, jak jeszcze może zaopłatać, ale jest spoko. Jest w porządku, takie 7 na 10 powiedzmy. Następnie mamy książkę Złoty syn Piersa Brown'a, czyli kontynuacja Czerwonego świtu. Yy, Czerwony świt był dobry. To znaczy największym problemem tamtej książki e, było to, czym ona była, a nie jaka była, bo nawet mi ten motyw turnieju podobał się tak sobie. Um, natomiast no taka jednak najczęściej przewijająca się opinia to jest to, że seria zaczyna się na dobro od tomu drugiego. I czy tak faktycznie jest? No? No, chyba jest. To znaczy ja mam raczej takie zdanie, że jeżeli wam się tom pierwszy bardzo nie podobał, to tom drugi będzie lepszy, ale ciągle nie wiem, czy to będzie coś, co Was um, przekona. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli mieliście wątpliwości do pierwszego tomu, to drugi tom je rozwieje jednak. Bo jest po prostu lepszy. E, I faktycznie tutaj zaczyna się taka delikatna gra o tron e, w kosmosie. I tutaj w końcu śledzimy Darała, który lawiruje między różnymi siłami, e, kombinuje, co zrobić, żeby zrealizować swoją misję, czyli, no, mówiąc wprost, obalić. Um, obecny ustrój w galaktyce, i to jest po prostu dużo ciekawsze niż śledzenie jakiegoś tam turnieju w jakiejś tam akademii. Po prostu. Um, dużo bardzo dobrych zwrotów akcji, um, które naprawdę dobrze działają. Kilka naprawdę porządnych, mocnych scen. Mam wrażenie, że postacie drugoplanowe padają dużo lepiej. Że epickość tego tomu jest dużo większa niż tomu pierwszego. I pamiętam, że moje poczucie, mm, kiedy kończyłem tą pierwszy. Było takie, że, że wydaje mi się, że Daryl będzie szedł trochę taką drogą e, Erena z Ataką Titan. I ciągle mi się wydaje, że tak trochę będzie. I to jest coś, co mi nastraja na bardzo pozytywnie e, do, do kolejnych tomów. Tempo uważam jest świetne. Tutaj za bardzo nie ma przestojów, Cały czas coś się dzieje. Natomiast jest jeden. Jest jedna sporna rzecz, jeżeli chodzi o. Wydaje mi się, że całą tę serię. I to jest. Wydaje mi się coś, co może być problematyczne. To znaczy, Pierce Brown operuje patosem trochę mniej zręcznie jednak niż Robert Wegner. To znaczy, ja sobie wyobrażam, że dla niektórych te takie epickie wzniosłe sceny i przemyślenia głównego bohatera, i to, co on wypowiada, zresztą, nie tylko on. To będzie już krok za dużo, i to będzie wpadało w kicz. Jeżeli o mnie chodzi. To tak jeszcze nie jest. To, jest. to jest na granicy, mam wrażenie. To znaczy, dużo by nie brakowało, żeby ta granica została przekroczona i żebym miał to delikatne poczucie przesady, aczkolwiek jest jeszcze ok. Ja to akceptuję i faktycznie ten Patus działa tak, że jak scena ma być epicka i podniosła, to taka jest. Um, świetnie mi się to czytało. Bardzo dobrze się bawiłem, bo faktycznie dostałem to, czego oczekiwałem, um, czytając przeróżne opinie. Po skończeniu tomu pierwszego. Natomiast miałem też w ogóle taką myśl, i, i, i czuję się źle z tym, bo nie powinienem tak myśleć. Ale na, pewnych, na pewnym poziomie to jest seria, która trochę mi się kojarzy z Pożeraczem Słońc, Christophera Rakio. Też mam pierwszą osobową narrację. Też mamy Space Operę. Też mamy młodego bohatera, który trochę lawiruje między różnymi siłami. Też mamy to poczucie przygody. Też mamy ogromną skalę tego wszystkiego. I ja się czuję, jak mówię, źle, bo nie powinienem tak myśleć. Natomiast porównując sobie te dwie serie po dwóch tomach no to jednak Pożeracz Słońc był dla mnie wyraźnie lepszy po prostu i mimo, że bawiłem się w tej książce bardzo dobrze to z tyłu głowy cały czas miałem tę myśl, że chętnie bym sobie poczytał kolejne tomy Pożeracza Słońc po polsku, po prostu natomiast jak na razie jest bardzo dobrze książka kończy się cliffhangerem tego bądźcie świadomi, dość dużym cliffhangerem i ponadto jakbym miał jeszcze coś dodać, to bym powiedział, że trochę nie czuć, jakby to miał być drugi tom trylogii, bo tak miało pierwotnie być, faktycznie trochę bardziej czułem, jakby to miał być drugi tom dłuższej serii niż, no, przedostatni krok przed finałem. Tym niemniej uważam, że bardzo dobra książka, bardzo dobra rozrywka, jestem zadowolony. Tom trzeci chyba pod koniec września wychodzi, wtedy go przeczytam i o trylogii całej nagram osobny film. Może teraz krótko o książkach, które mają osobne filmy na kanale, czyli po pierwsze Kłamstwa lokalamory. Książka, która bardzo często jest określana jako jedna z najlepszych książek w historii gatunku albo w ogóle jeden z najlepszych pierwszych tomów jakiejkolwiek serii fantazy, Może bym nie szedł aż tak daleko, e, natomiast to ciągle jest bardzo dobra książka. Świetnie napisana, ma świetne dialogi e, i jest wypełnieniem tej niszy, e, którego mi brakowało. Ja lubię czytać książki o złodziejach, o oszustach, cwaniakach, rabusiach, zwał jak zwał. E, a tym właśnie jest ta książka. Świetnie mi się ją czytało. Jeżeli macie te książki gdzieś w bibliotece pobliskiej, bo kupić ich raczej nie możecie, to polecam. No i oczywiście, jeśli nie przeszkadza Wam też to, że seria jest niedokończona i kto wie, czy kiedykolwiek będzie dokończona. Natomiast druga książka, która ma osobny film na kanale, to jest Mieszka i Genu. Niesamowicie popularna książka za granicą. Myślę, że dość mocno wyczekiwana w Polsce. I uważam, że to jest. No jak już chyba w recenie zaznaczyłem takie trochę kulawe arcydzieło. Podoba mi się zamysł, podoba mi się historia, podoba mi się to, co autorka chce przedstawić. Natomiast miałem takie, no jednak, mniejsze problemy, których trochę było. Problemy z tempem, problemy z takim jasnym, klarownym zarysowaniem świata, z ekspozycją, no i jednak z tym, czym ta książka jest. Bo wbrew temu, co możecie przeczytać, to nie jest wojenne, militarne fantazy, to jest dramat rodzinny w fantastycznym świecie, w przed i powojennych realiach. Bardzo dobra książka. Bardzo ciekawa, faktycznie świeża, natomiast nie pozbawiona wad. Yy, ale jest osobny film na kanale, jeżeli ktoś to interesuje, to może sobie tam wejść i tam o tej książce zdecydowanie więcej mówię. Następnie pierwsza książka Ostaka, yy, jaką przeczytałem w swoim życiu, raczej nie ostatnia, to mogę wam zagwarantować. Yy, rzecz króciutka, to nawet chyba 100 stron nie ma. Yy, nazywa się to Zagroda zębów. I to nawet nie jest powieść czy zbiór opowiadań, to jest bardziej zbiór takich miniatur, niejednokrotnie długości jednego kapitułu, które stanowią e, alternatywne wersje historii Odyseusza e, na różnym etapie jej trwania. To znaczy mamy bodajże osiem części, rozdziałów. E, mamy część pierwszą, i potem mamy na przykład część pierwszą A, 1B, 1C, 1D i tak i w ramach konkretnej części Witztak bierze sobie dany moment tej historii i go zmienia. Więc na przykład mamy różne wersje tego, co się działo, kiedy Odys już wrócił na Itakę. Mamy wersję, że Telemach mu nie uwierzył, na przykład, że to jest jego ojciec. Mamy wersję, w której mu uwierzył. I ponownie zamieszkał na dworze. Mamy wersję, że nigdy nie wrócił do zamku, tylko żył jako jakiś bezimienny człowiek, który nie przyznawał się nigdy do tego, kim jest. Mamy różne wersje tego na przykład, co Odyseusz zrobił już po wojnie trojańskiej, jak wyglądała jego podróż do domu, do jakich miejsc trafia. Mam na przykład taką wersję, że w ogóle nie wyruszył spod Troi i tam zamieszkał, albo że w ogóle zginął e, pod Troją. Jest tego bardzo dużo e, i no, jakby nie zachwyciła mnie ta książka, ale jest to bardzo ciekawe. E, jest to świetnie napisane, Witrzostak, facet potrafi pisać. I w ogólnym rozrachunku jest bardzo ciekawe spojrzenie na to, co potrafi opowieść. Jak opowieść może się zmieniać, wydaje mi się, że gdyby ktoś chciał, to można to potraktować jako pewnego rodzaju komentarz odnośnie retellingów, opowiadania tych samych historii na nowo albo tego, że powracanie do tekstów może dużo dawać, bo możemy znajdować nowe sensy, nowe wątki, jakieś szczegóły, które pierwotnie przeoczyliśmy, a które mogą kompletnie zmienić obraz danej historii. Jest to bardzo ciekawe. Jest to bardzo przyjemne. I to jest lektura tak naprawdę na jakieś, nie wiem, 40 minut maksymalnie. Mam dużo książek, tak się złożyło, Ostaka więc myślę, że spokojnie jeszcze kilka z nich przeczytam w najbliższych miesiącach, bo mnie zaintrygował Wittrzostak tym zbiorem tekstów. Świetna rzecz, bardzo niepowtarzalna i myślę, że jednak warta poznania. Następnie mamy książkę, którą no, pośrednio poleciliście mi wy, to znaczy. Kiedy robiłem tę ankietę dotyczącą najlepszej serii fantazy, jaką czytaliście, to zaskoczyło mnie to, że naprawdę wysoko znalazła się tam seria Ostrze Erkal Grzegorza Bielgusa, której pierwszy tom nosi tytuł Pieśń Pustyni. No i zadałem wam pytanie, czy to faktycznie jest taka dobra seria, czy naprawdę warto? I generalnie chyba ze 3 albo 4 komentarze się pojawiły, mówiące, że jest bardzo w porządku, że to są dobre książki, że warto. No to y, posłuchałem Was e, i przeczytałem w jakieś dwa dni. Um, co ciekawe, w ogóle ta książka na Goodreads nie ma żadnej jednej gwiazdki ani dwóch gwiazdek. E, no i ja byłem tą pierwszą osobą, która dała jedną gwiazdkę. Nie no, nie żartuję. E, nie dałem. E, co ciekawe, w ogóle książka kończy się takim wpisem od wydawnictwa, e, że będą wdzięczni, jeżeli. E, Będziemy musieli podzielić się opinią odnośnie tej książki na jakichś swoich mediach społecznościowych. E, nigdy czegoś takiego nie widziałem, ale e, jako, że jestem człowiekiem miłym, to to robię właśnie. E, jest to bardzo porządna książka. Faktycznie. Naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie tak przyjemna e, lektura. E, i kusi mnie jedno porównanie. Nie wiem, czy ono jest tak celne, bo ja zawsze mówię, że opowieści z Mechańskiego Pogranicza to jest taki polski malazan w wersji Light. To zaryzykowałbym taką tezę, że to jest takie polskie archiwum burzowego światła w wersji light, w wersji bardzo light, bądźmy tego świadomi. Ale no istotnie to jest taka książka, która faktycznie jest po prostu dobra na każdym poziomie. Nie powiedziałbym, że jest zachwycająca na jakimkolwiek. Nie zachwyciła mnie ona czymkolwiek, natomiast praktycznie wszystko mi się podobało. Są pewne delikatne problemy, które miałem, ale ciężko mi to traktować jako takie faktycznie poważne wady. Eee, Ostrze Erkal to jest pierwszy, znaczy nie, co ja mówię. Pieśń Pustyni to jest pierwszy tom serii Ostrze Erkal. Jest jeszcze drugi tom wydany, który nazywa się Pieśń Zemsty. On wyszedł w tym roku, jakoś chyba trzy miesiące temu. Um, I to jest takie, powiedziałbym, przystępne epic fantazy. E, to jest historia, która dzieje się w świecie, w którym funkcjonuje na zakładę, jakieś ogromne imperium, e, zwane Dominium. E, a także, co ważne, istnieje pewna substancja, która nazywa się Białopył. E, bardzo cenna, mająca wiele zastosowań. E, I nasza główna bohaterka nazywa się Zirra. Mieszka ona na pustyni um, i zajmuje się wspieraniem tegoż białopyłu, e, żeby jej osada, e, w której mieszka, mogła normalnie funkcjonować. To jest pewnego rodzaju, nie wiem, haracz, powiedzmy. E, I wszystko zmienia się w momencie, kiedy jej młodsza siostra zostaje porwana przez kult e, wszechśmierci, on się nazywał. Do no, nasza bohaterka e, rusza w, w pogoń po prostu e, z mężczyzną wojskowym, który ma na imię Karamis. E, no i tak się cała akcja zawiązuje. To jest dużo bardziej wielowątkowa historia. Punktów, z perspektywy, których poznajemy historię, jest chyba z 7. Zaczynamy wątek Zir i Karamisa, który jest ewidentnie główny, i to sprawia, że te książki coś tak przyjemnie, bo macie z jednej strony sporo wątków, ale z drugiej macie ten ewidentnie jeden główny, który jest najważniejszy. I przez to nie macie tego poczucia, że skaczecie bardzo mocno, tylko macie poczucie jednego dużego wątku i takich dodatków które rozwijają wam świat i nakreślają większą perspektywę. Więc macie wątek Ziry i Karamisa, macie wątek wojskowego z Kultu Wszechśmierci, macie wątek pewnej dziewczyny, która, który mi bardzo przypominał wątek Szalan z Drogi Królów. To znaczy dziewczyny, która przybywa do pewnego miejsca mm, po to, żeby coś pozyskać. Nie do końca w legalny sposób. Macie wątek mężczyzny, który jest powiązany dość mocno z polityką tego świadka na no jakieś takie świadka świata. I takie mniejsze wątki, które ciężko traktować jako powiedzmy, nawet wątki poboczne, to są takie epizody bardziej. Um, I szczerze mógłbym skończyć wydaje mi się, bo to jest po prostu dobra książka na każdym poziomie. Tempo jest bardzo dobre, nie ma przystojów, konstrukcja jest dobra. Nie czujecie zgrzytów, kiedy zmieniacie perspektywę, czy znaczy, nie wiem, czy wy nie czujecie, ja nie czułem. Motywacje bohaterów są wiarygodne. E, absolutnie powiedziałbym, że to są bohaterowie, z których będę wiecie, no, pamiętał przez lata. I powiedzmy, że część z nich wpisuje się w takie dość popularne archetypy. No, jak sobie wyobrażacie taką dzikuskę, która jest wychowana na pustyni, i to jak ona się może zachować to jest zjiera. Tylko, może powiedzmy, jest trochę bardziej stonowana, to nie jest taka totalna bestia, która nie wie jak się zachować. Jak słyszycie, że macie wojskowego, który ma słabość do alkoholu jest taki bardzo sarkastyczny, to pewnie też wiecie, jak ta postać by się wyglądała. Dziewczyna, o której wspomniałem, która ma wątek podobny do szalan, też mam wrażenie, że charakter jest do niej dość zbliżona. I to wszystko tworzy bardzo ciekawy obraz, świata, który z jednej strony wydaje się znajomy, ale ma sporo takich elementów, które nadają mu e, takiego, wiecie, wyrazistego charakteru. Ta substancja, e, ten kul wszechśmierci, mam też wrażenie, że klimat miast, w których e, dzieje się akcja, jest taki bardzo. Nie wiem, czy że że jest Sacred. Jeżeli ktoś z was grał w tę grę, to mniej więcej coś takiego miałem w głowie. E, jeżeli miałbym podać. Skoro już powiedziałem, że ta książka jest takim. Polskim mikro, e, polską mikro drogą królów, to mogę powiedzieć jedną rzecz, która uważam jest lepsza niż Droga Królów w tej książce to znaczy język. Uważam, że Grzegorz Wielgus bardzo dobrze pisze e, i porównując językowo tę książkę do Drogi Królów, to ona wypada moim zdaniem zauważalnie lepiej. Są pewne problemy, takie delikatne, które może miałem. E, chciałbym chyba, żeby sytuacja polityczna tego świata była trochę lepiej nakreślona. Chciałbym trochę więcej się dowiedzieć do, o, o magii. Generalnie chciałbym po prostu więcej wiedzieć o świecie. Mam wrażenie, że jeszcze relatywnie niedużo nam autor powiedział i zaprezentował, ale powiedzmy, że no, jeszcze to jestem w stanie zaakceptować. Po prostu liczę, że będzie tego więcej w drugim tomie i w kolejnych. Ponadto mam takie wrażenie, że główny wątek w dużej części składa się z takiego wypełniacza, to znaczy w pewnym momencie nasi bohaterowie docierają, trafiają bardziej w pewne miejsce, gdzie spędzają tak myślę, że ponad pół książki spokojnie i trochę ma to taki właśnie feeling wypełniacza że oni są w pewnym miejscu po prostu po to, żeby po pierwsze fabuła nie szła tak szybko do przodu, a po drugie po to, żeby większość istotnych fabularnie postaci w finale mogła się znaleźć w jednym miejscu. I to jest takie coś, co też mi delikatnie zgrzytnęło. Jakoś tak wszyscy istotni bohaterowie zbyt łatwo trafili do jednego miejsca pod koniec tej, tej historii. Natomiast kurczę, jestem naprawdę mocno zachęcony. Bardzo porządna książka. Zakładam, że to nie będzie trylogia, że tutaj będziemy mieli tak, z, myślę, 4-5 domów spokojnie. A przynajmniej bym się zdziwił, gdyby to była trylogia. Eee, no i naprawdę polecam. Znaczy, to jest fantazy. Myślę, że no na takim. Wiecie, gdyby ta seria, gdyby ta książka wyszła za granicą, eee, to raczej nie mielibyśmy się czego wstydzić. Nie wyobrażam sobie, żeby to była książka, która, wiecie, zdobędzie jakieś wszystkie nagrody, najważniejsze, ale uważam, że praktycznie w każdym departamencie to jest bardzo porządna Powieść, jak już powiedziałem, bez zachwytu, na żadnym poziomie chyba, ale z bardzo mocnym zadowoleniem już tak. Polecam. Było naprawdę spoko. No i na końcu komiks. Um, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Znaczy, no nie no, w sumie tego nie róbcie, bo musielibyście to wtedy sprawdzać. A um, nie chcę Wam niepotrzebnie zajmować czasu. Um, natomiast wydaje mi się, że to jest pierwszy komiks, który omawiam w jakimś takim podsumowaniu, czy to miesięcznym, czy to całorocznym. No nie mi do głowy jakikolwiek inny komiks, który w ten sposób e, na kanale omawiałem. E, I to jest komiks Victoria Schwab, znaczy scenariusz do niego napisała Victoria Schwab. Komiks z uniwersum odcieni magii e, Stalowy Książę. Uniwersum, którego nie lubię bardzo. Uważam, że jest to podręcznikowa definicja niewykorzystanego potencjału i być może dlatego uznałem, że jest jakaś szansa, że ten komiks nie będzie tragiczny, bo no ja w... W Odcieniach Magii to, co lubiłem, to był świat, który niestety był moim zdaniem kompletnie niewykorzystany, nierozwinięty. Ale może komiks naprawił pewne problemy eee, książek. Ja nie czytam dużo komiksów. W sensie, mang czytam sporo, ale zachodniego komiksu no, nie jestem specjalistą. Trochę kiedyś czytałem, głównie Batmanów. Kiedyś próbowałem Marvela na jakieś tam klasyki typu, nie wiem, Watchmen na przykład. Um, no ale za jakiegoś speca się nie uważam. Ponadto nie kupiłem tego komiksu, w życiu bym tego nie zrobił. Dostałem go od wydawnictwa. Z tego co rozumiem, wydawnictwo wysłało ten komiks osobom, z którymi kiedyś tam współpracowali cenzensko. I to jest bardzo miłe. Dziękuję ponownie. Natomiast w jakim stopniu jest to trochę niezręczne dla mnie, dostawać prezenty od jakichś zewnętrznych podmiotów albo osób, których nie znam, bo wtedy te warunki są trochę niejasne. W sensie, jak dostaję książkę do recenzji i dostaję za to pieniądze, no to dość mocno rozumiem, jaka jest zależność między mną a wydawnictwem. A tak to prezent dostawać. Jest to dla mnie trochę niezręczne, dlatego zawsze podziwiam twórców, którzy faktycznie dostają te prezenty od wydawnictw. Um, Wiem, czemu to się dzieje, no ale um, nie jest to coś do końca dla mnie um, domyślnego, powiedzmy. Eee, no i jest to komiks bardzo słaby. Napisałem na Goodreads, że być może jest to najgorszy komiks, jaki czytałem w życiu, ale nie dlatego, że jest faktycznie jakiś aczytalny kompletnie, eee, tylko mało komiksów czytałem po prostu. Jest to bardzo niejaka historia. To jest historia, um, która jest zbiór, Telekom jest zbiorczym wydaniem trzech serii: e, czyli The Steel Prince, The Knight of Knives i The Rebel Army. E, I to są trzy w sumie osobne historie, które mają tam wątki, które powiedzmy je łączą. Um, główny bohater to jest. To e, się Maxim, prawda? Tak, e, i to jest postać, która występowała w cieniach magii, to jest y, przybrany ojciec Kela, głównego bohatera y, tamtej serii. Tutaj poznajemy go jako młodego księcia, jako że to jest prequel, y, który zostaje przez swojego ojca z kolei wysłany y, do takiej no, zabitej dechami de facto portowej mieściny, dlatego, że ojciec naszego bohatera uważa, że jest on niedojrzałym, y, nieodpowiedzialnym gówniarzem i chce mu zrobić taką no powiedzmy szkołę życia przyspieszoną. Um główne problemy tego komiksu są dwa um, to znaczy <noise> to wychodzi tak, że wiecie, no dwa problemy, to nie jest dużo ale to są dwa poważne problemy, bo to jest historia i to jest kreska jest to przeraźliwie nijaka historia po prostu, sztampowe, nijakie nudne, nieekscytujące fantazy bez ani, jakiego, bez ani jednego ciekawego bohatera, ani jednego ciekawego wątku, ani jednego fajnego zwrotu akcji to nie jest historia, która rozwija nam światko, wrzuca nas w jakieś inne miejsce antagoniści są nudni Stawka jest zerowa. No nie ma tutaj nic interesującego dla mnie. Bym tego chyba nawet nie polecił osobom, które lubią odcienie magii. Bo nic ciekawego tutaj nie znajdziecie po prostu. Ani to nie jest sama w sobie. Ta historia nie jest sama w sobie interesująca i nie jest po prostu dobrą rozrywką. Jest takim nijakim, przeciętnym, przygodowym akcyjniakiem, który stara się być o taką przygodową, awanturniczą historią, ale bardzo średnio mu to wychodzi. Ani to nie rozwija jakoś fajnie bohaterów. Maxim... Jakieś tam motywacje ma, ale charakteru to ma tyle, co mój lewy but. Macie ten przeorany na tysiąc sposobów motyw, że on musi wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, musi przekonać np. do siebie żołnierzy czy innych generalnie ludzi. Co nie jest proste, bo jest księciem, więc może ciężko być mu znaleźć wspólny język. Nic ciekawego, straszna nuda. I dodatkowo kreska, która jest okropna, ten komiks jest tak brzydki. Te trzy serie były rysowane przez um, różnych ilustratorów. Pierwszy i trzeci, które są najgorsze, były, y, 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 były rysowane przez Andrę Olimpieri. E, drugi, który jest trochę lepszy, uważam, był rysowany przez y, Buddy Setiawan. Nie mam pojęcia, czy to jest pan, czy to jest pani. E, yy, I po pierwsze, rysunki są po prostu brzydkie. Są strasznie koślawe. E, twarze bohaterów są tak szpetne. Eee, takie dobra dobranie tych paneli jest niesamowicie nieczytelne. Czasami po prostu ciężko się połapać w tym, co się dzieje. Po części jest to spowodowane tym, że rysunki są moim zdaniem brzydkie, a po drugie jest to spowodowane kolorystyką. Ten komiks jest strasznie ciemny. To wygląda tak, jakby komiks był narysowany, ale dostał go w swoje ręce po prostu Zack Snyder i nałożył 15 filtrów, żeby wszystko było bardziej poważne, mroczne i wyciemnione. Eee, tutaj są takie panele, gdzie autentycznie po prostu nic nie widać. Gdzie musiałem poświęcić kilka sekund, żeby się przyjrzeć jakiejś scenie. Żeby zrozumieć, co się dzieje. Tylko drugi, moim zdaniem, ta druga seria wypada lepiej jednak. No nie wiem, strasznie niepotrzebny komiks. W sensie, strasznie niepotrzebna historia. To nawet wygląda by trochę, jakby to jakiś fanfic był. Jakby to była historia napisana przez fana i zilustrowana przez fana. Um, no nie wiem. Wiecie, jak jesteście fanatykami, no to pewnie spróbujecie tak czy tak. Jeżeli nie jesteście, no to pewnie nie spróbujecie. Co ciekawe, to jest w ogóle komiks wydany przez Unida, jak już wspomniałem. Czyli... Zakładam, że unity teraz ma prawa do wszystkich serii Wiktorii Szłap, no bo odcienie magii były wydawane Przez zysk do tej pory hmm, Ale wychodzi na to, że Być może coś się zmienia Znaczy no nie wiem, no, strasznie niepotrzebne I jeszcze cena okładkowa tego komiksu To jest 70 zł bodajże, dobrze mówię? Tak, 69,90 I to nie jest jakaś absurdalna cena Komiksy generalnie są drogie Ale no nie wiem, nawet jakbym miał zadać 30 zł To bym się czuł niedobrze z tym no, nie polecam. Uh, uważam, że to jest nudny, nijaki i średnio, żeby nie powiedzieć, słabo narysowany komiks. Um, kompletnie niepotrzebny. Ale jak już powiedziałem, dziękuję za prezent, bo to było naprawdę bardzo miłe. Nie ironicznie zupełnie. Cóż mamy dalej? Um, aha, no tak. Dalej mamy cień doskonały: Brenta Wixa, czyli prequel do trylogii Nocny Anioł. Um, zacznę od dygresji takiej delikatnej, to znaczy, zastanawia mnie, kto jest odpowiedzialny. W domyśle na Lubimy czytać i Goodreads. Za ustawianie tych podstawowych informacji o książce głównie chodzi mi o to, ile książka ma stron. Bo widzę, że zarówno na jednym, jak i drugim portalu em, y, znajduje się informacja, że ta książka ma mieć stron 128, co jest po prostu kłamstwem. Nie jest tak. Ta książka ma 70 stron, mniej więcej. Nawet gdybym chciał doliczyć te dodatki w postaci, no, mówiąc wprost, reklamy innych książek, bo coś takiego Mac umieszcza na końcu wydawanych przez siebie pozycji bardzo często, znaczy krótkie opisy innych książek, które możecie znaleźć w ich ofercie, to tych stron byłoby nie, 80-85 maksymalnie. I widzę na przykład, że na świecie książki jest no, coś bliższego prawie, znaczy to, że ta książka ma 80 stron. Natomiast na dwóch, jakby nie było pewnie najbardziej popularnych portalach książkowych w Polsce, z których korzystają polscy czytelnicy, jest po prostu błędna informacja. Um, abstrahuję w tym momencie od tego, że gdyby pozbyć się pustego miejsca na, na stronach, bo niejednokrotnie strony w, w tym konkretnym tomie wyglądają tak, że macie, no nie wiem, dwa kapity, które zajmują, nie wiem, 30% strony e, i to jest tyle, więc gdyby się tego pozbyć, jakoś to, wiecie, zbić w bardziej sensowną całość, no to ta książka miałaby z 35 stron, może 40. Eee, nazywanie tego mikropowieścią jest, powiedzmy, też uważam przesadzone. Znaczy, czytałem dłuższe opowiadania niż ta mikropowieść, ale to już, to już szczegół. Um, no, nie uważam tej e, nowelki opowiadania mikropowieści za historię specjalnie dobrą. To jest prequel, który ma nam opowiadać historię Durzo Blinta. Um, mam nadzieję, że to jest Durzo, a nie dużo. Bo, jeżeli to się faktycznie miałoby czytać dużo, to mogłoby to prowadzić do wielu niezręczności w naszym kraju. I nie ukrywam, że ta książka, porównując sobie prequele, ma podstawowy, podstawową przewagę nad stalowym księciem, to znaczy, w jakiś sposób faktycznie pogłębia nam postać dużo. Być może jest tak. Że w kolejnych tomach trylogii, bo czytałem jedynie pierwszy, dostalibyśmy te informacje w jakimś tam stopniu i w jakiejś tam formie. Natomiast faktycznie to jest taka książka, która daje wam trochę więcej wiedzy na temat tego, kim ta postać była przed wydarzeniami z Drogi Cienia? Tak się nazywał pierwszy tom? Chyba tak. Natomiast minusem. No, jest większość innych rzeczy. To znaczy, po pierwsze, jest to niemożebnie chaotyczna. No, powiedzmy, że nowelka, będę to określał jako nowelka. E, to jest jedna z tych historii, która jest bardzo krótka i z jakiegoś powodu jest niesamowicie nieskładna. Cały czas skacze em, narracyjnie skaczemy w różne miejsca, przenosimy się między em, czasami. Jest to strasznie nieskładne mam wrażenie, strasznie chaotyczne i po prostu mylące. To znaczy, ciężko się pokapować, ciężko się zorientować no tak najzwyczajniej w świecie w tym, co się dzieje. E, to jest bardzo nijaka książka, to znaczy niewiele tutaj się dzieje. Ona nam daje pewne informacje, ale poza tym nie daje specjalnej przyjemności podczas lektury. E, miałem takie też wrażenie, że trochę. Hmm, że Brandwicks trochę bardziej kładzie nacisk na te elementy exploitation, czyli na takie wiecie, szokowanie, widza po prostu seksem e, i, i przemocą w różnej formie. E, I to nie jest tak, że to się bardzo gryzie z pierwszym tomem trylogii, bo tam też faktycznie było brudno, było nieprzyjemnie i było mocno. To nie są przyjemne książki. Natomiast z racji tego, że ta książka jest dużo krótsza, no to wiecie, e, bardziej to zapamiętujecie. Mam też takie wrażenie, że jeżeli chodzi o warsztat, czy to językowy, czy to jeżeli chodzi o konstrukcję, to Brent Wix nie poprawił się jakoś bardzo e, od pierwszego tomu. Dla kontekstu to jest prequel, który Brent Wicks napisał po skończeniu trylogii. E, to znaczy, jego kariera wyglądała tak, że napisał tę trylogię, którą skończył w 2008. W ogóle to jest tak, że chyba w jednym roku wydał wszystkie trzy tomy. E, trzy lata później pojawił się prequel, e, no i potem Brent Wix. Brent Weeks zaczął pisać um, Powiernika Światła, który też ma być wznowiony. Więc nie wyczułem jakiejś poprawy. Nawet powiedziałbym, że jest gorzej przez to, jak dużo skoków tutaj jest i jak chaotycznie ta książka wydaje. E, w ogólnym rozrachunku raczej no, niepotrzebna historia, uważam. Niespecjalnie interesująca, niespecjalnie angażująca. Trochę nijaka. <grym> raczej nieciekawa. Um, no nie wiem, no... Trochę mam wrażenie, że to się czyta, jakby to było pisane na siłę. Nie ma potrzeby, żeby to powstawało, bo to ani nie działa jako rozwinięcie historii, bo nie daje nam aż tak dużo nowych informacji. A ani nie działa też jako po prostu rozrywka, bo to nie jest jakaś specjalnie ekscytująca i interesująca książka. Um, nie wiem, czy bym pokusił o takie stwierdzenie, że, że Mac trochę skoczył na kasę. To znaczy. Jeżeli nie wiecie, to to pierwotne wydanie tej noweli było dołączone do pierwszego tomu. Eee, I mam wrażenie, że teraz też tak mogło być, szczerze. Że nie ma potrzeby tego wydawać osobno. Eee, natomiast też ciężko mi jakby, wiecie, mówić, że Mac stosuje jakieś nieuczciwe praktyki, no bo pamiętam chociażby jak kupowałem te nowelki eee, Czasu Żniw, bo kupiłem cały czas Żniw na stronie SQN-u te parę lat temu. Przesadziłem z rok temu z kawałkiem. Eee, I tam te nowelki, które są chyba krótsze nawet niż to, albo porównywalne, eee, kosztowały mniej więcej tyle samo, a jednak ich wydanie jest dużo biedniejsze, bo to jest miękka oprawa, mniejszy format. Eee, natomiast, no, raczej niepotrzebna historia. I szczerze mówiąc, teraz, no, tak średnio mi się chce wracać do tej trilogii. Zrobię to, bo mam ją całą. Eee, ale obawiam się, ta nowelka trochę odłożyła to w czasie. Niestety. Następnie mamy książkę, której tytuł mi wypadł z głowy. Klasyka. Więc pozwólcie, proszę, się wychylę. Mam nadzieję, że pozwolicie, znaczy musicie pozwolić, bo jeżeli tego nie zrobię, to sobie nie przypomnę tytułu yy, i dojdzie do impasu, yy, gdyż jest nas wielu. Właśnie, to jest tytuł tej książki. Jest to drugi tom Bobbyverse, yy, czyli kontynuacja książki Nasze imię Legion, Nasze imię Bobby. Science fiction dla mnie książka tak samo dobra jak tą pierwszy, może nawet odrobinę lepsza. Pewnie nagram film o całej serii, bo zakładam, że tom trzeci przeczytam niedługo, mimo że no przerwa między przeczytaniem pierwszego tomu a przeczytaniem drugiego to było gdzieś, no myślę, z 15 miesięcy, pon rok. Nie wiem czemu trochę. Planuję trzeci tom, myślę, w sierpniu i potem nagramy film. A czy ja nagram film o trzech pierwszych tomach, bo to jest chyba. Pewnego rodzaju zamknięta całość, i potem po prostu autor dopisuje kolejne tomy, których jest. Są cztery, chyba piątek już niedługo wychodzi. W każdym razie, fabuła tej serii polega na tym, że główny bohater na początku pierwszego tomu podpisuje taką umowę, że w momencie swojej śmierci firma, z którą podpisał umowę, zakonserwuje mu głowę, tak żeby możliwe było no, wskrzeszenie. Go w jakiejś formie, kiedy technologia już na to pozwoli, w przyszłości. Natomiast nasz bohater budzi się jakieś chyba 100 czy 150 lat w przyszłości i okazuje się, że de facto stał się własnością państwa. E, I wgrywają jego świadomość w sondę kosmiczną. E, no i nasz bohater leci sobie w kosmos robić różne rzeczy. E, I to jest piękne, bo najpiękniejszym elementem e, tej serii jest to, że no, tytuł pierwszego tomu jest bardzo proroczy, bo faktycznie tworzy się legion. Bob zaczyna się. Rozmnażać, tworzyć e, kolejne roboty, kolejne sądy, tworzyć podbobów, zaczyna się z nimi porozumiewać, e, te wszystkie boby zaczynają robić różne rzeczy, więc w tomie drugim mamy wątek e, powiedzmy, że kosmiczno-militarny, bo na Ziemi doszło do pewnego <grym> istotnego wydarzenia, nie chcę spoilerować, bo to było zaskakujące w pierwszym tomie, szczerze mówiąc. Więc mamy wątek militarny, mamy wątek e, pierwszego kontaktu, mamy wątek przygodowy, mamy wątek podróżniczy, mamy wątki e, zbierania surowców. Wiem, że to nie brzmi najbardziej interesująco, ale wydaje mi się, że ja mówiłem coś takiego chyba w jednym z ostatnich filmów, znaczy w tym miesiącu był ten film chyba, e, w filmie o podgatunkach fantastyki, że ja niespecjalnie lubię Elite RPG, czyli takie książki, gdzie, no wiecie, to jest takie trochę RPG, e, tylko że w ramach książki. Obserwujemy progres naszego bohatera, jak zdobywa kolejne Poziomy, rozwijać i tak dalej. To jest trochę coś takiego, szczerze mówiąc. Tylko w wersji, która mi pasuje, bo to jest bardzo lekka książka. Dość zabawna, może nie jakaś stuprocentowo komediowa, ale ma taki lekki ton. To są trochę takie akta Dresdena w kosmosie, jeżeli chodzi o ton właśnie. Plus, wiecie, dialogi na zasadzie, no, teraz idę sobie stardaformować tę planetę. Albo nie wiem, kiedy boby sobie rozmawiają i pytają się, no, a co? Jedna się pyta, a co robi Bill. A leci sobie do tamtego układu szukać plany. Za 60 lat doleci. To jest tak przepiękne. Ta książka, mimo tego, że jest bardzo krótka, jest niesamowicie bogata i, i przyjemna. Boby robią się dużo ciekawsze, mam wrażenie, niż w pierwszym tomie. Ponadto, to, co jest ciekawe, to jest to, że bardzo dużo lat tutaj um, mija. To znaczy, jako że my przeskakujemy między tymi Bobami, to czasami możemy mieć sytuację, gdzie śledzimy jeden wątek, na przykład ten główny Bob jest w tym tomie. Zajęty, no powiedzmy, obserwacją nowego gatunku. On ma ten wątek pierwszego kontaktu w dużym stopniu. No i wiecie, on coś tam mówi, mówi, że do czegoś musi dojść. Potem przeskakujemy na innych bobów i kiedy na przykład wracamy do tego głównego, to mija, wiem, 8 lat, powiedzmy. W tym tomie mija spokojnie z kilkadziesiąt lat. Tak mi się wydaje, ale się upewnię, no bo rozdziały są tak zatytułowane. Książka rozpoczyna się w lutym 2167 roku. Natomiast kończy się w kwietniu 2221. Więc, no, mijają 54 lata. Nie wiem, piękne. Mam też takie wrażenie, i to jest zawsze przyjemne, kiedy się czyta książki, że, że autor się super bawił, kiedy pisał tę historię. E, bardzo mi się ta seria podoba. Na pewno, kiedy skończę tom trzeci, to będzie osobny film. E, żeby zakończyć ten film, to wspomnę, że miałem plany, żeby wrócić obecnie do. Um, Jonathan Strange i pana Norella, e, Suzanny Clark, aczkolwiek. To jeszcze chyba nie jest do końca ten moment. To znaczy, jakoś nie czuję jeszcze, żeby chciało mi się czytać ta książka, aczkolwiek nie jest to, jak mówię, znaczy nie mówiłem tego jeszcze w tym filmie. Nie jest to kwestia tego, że to jest słaba książka, czy ona mi się nie podoba. Po prostu jeszcze nie mam chęci, żeby ją czytać. E, to nie jest jakby oznaka jakiegoś mojego, wiecie, jakichś moich negatywnych uczuć, e, no bo Niektóre moje nawet ulubione książki, do nich miałem kilka podejść, zanim je skończyłem. Na południe od Brazos e, odpowiadając na pytania film, o na południe od Brazos będzie. Żebyś nie pomógł, 4 sierpnia będzie ten film. E, I Duna na przykład. Do Duny też miałem chyba cztery podejścia. E, no i zdarzyło mi się jeszcze przeczytać w tym e, miesiącu cztery opowiadania, które były nominowane do nagrody Zidla. E, aczkolwiek o nich, o nich nie będę mówił nic, no bo nagrałem cały film. E, Tutaj pewnie Wam się wyświetli gdzieś link. Jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie jak najbardziej a, go obejrzeć. Więc to, to było podsumowanie lipca wszystkich książek, które chciałem powiedzieć, także w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam was wszystkich i do następnego. Cześć.